Mówiłem już o tym wiele razy, ale z każdym dniem upewniam się w przekonaniu, że fani JRPG-ów i ogólnie japońskich gier są obecnie w złotej epoce. Po chudych latach wynikających z przejścia z ery HD nastały dobre dni. Nowe porty, remastery, zarówno od mniejszych i większych wydawców, są zazwyczaj świetne. Trudno znaleźć czas na ogranie wszystkiego, co pojawia się na konsolach i PC. Trzeba przebierać w tytułach lub budować gigantyczną kupkę wstydu. Czy warto więc zainteresować się Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster? Odświeżona wersja Baten Kaitos to zestaw składający się z dwóch gier, które pierwotnie pojawiły się na Nintendo GameCube. Mamy tu Baten Kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean, wydane po raz pierwszy w 2003 roku i będące prequelem Baten Kaitos Origins z 2006 roku, które nigdy wcześniej nie zagościło oficjalnie na starym kontynencie. Jest więc fajna okazja, by odświeżyć jeden tytuł i w końcu zapoznać się z drugim. Ale czy warto? O tym w materiale. Startujemy! Bohaterem Baten Kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean jest Kalas, młody najemnik, który nie należy do najprzyjemniejszych ludzi. Już na samym początku zabawy protagonista ograbia zwłoki wojowników przy ich towarzystce, nie zważając na jej uczucia. Później Kalas przypadkowo niszczy pieczęć boga zniszczenia Malpersio i ładuje się w sam środek większej afery. Młodzieniec musi zebrać ekipę i zabrać się do roboty, bo od niego zależy los tego świata i wszystkich żyjących stworzeń. Baten Kaitos Origins jest prequelem do pierwszej gry i jego akcja rozgrywa się 20 lat przed wydarzeniami z Lost Ocean. Protagonistą jest tutaj Sagi, pracujący dla Imperium, które było jednym z naszych wrogów w oryginalnej grze. Otrzymujemy zlecenie zamordowania pewnej niezwykle ważnej osoby. Na miejscu okazuje się, że ktoś już dokonał tego czynu i jesteśmy wrobieni jak typowy kozioł ofiarny. Wyruszamy więc w celu poznania prawdy i udowodnienia swojej niewinności w świecie intryg politycznych. Obie produkcje mają dość sztampowe, ale ciekawe historie. Najmocniejszym ich elementem jest interesujący i całkiem oryginalny świat, w którym rozgrywa się akcja. Wszyscy żyją na wyspach zawieszonych w powietrzu. Cywilizacje wykształciły w sobie magiczne skrzydła. Istnieją karty zdolne do wysysania esencji różnych przedmiotów, a wybrane jednostki mają możliwość porozumiewania się ze stworzeniami z innych wymiarów. Wszystko to jest bardzo intrygujące i zgrabnie przedstawione. Dodatkowo postacie wypadają całkiem ciekawie, mimo tego, że nie przełamują zbytnio typowych wzorców znanych z innych opowieści w podobnych klimatach. Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster to typowe staroszkolne gry role-playing z Japonii. Mamy całą masę scenek z gadającymi postaciami, sporo łażenia, turowych walk i system rozwoju postaci z elementem losowości. Granie trzyma nas za rączkę i nie ma żadnych oczywistych strzałek prowadzących do celu. Potencjalnie wiąże się to z błąkaniem, o ile nie wczytamy się w dialogi postaci lub nie zagadamy do właściwej osoby w odpowiednim momencie. Może to być odrobinę frustrujące, jeśli przywykliśmy do bardziej współczesnych rozwiązań, ale podobnych archaicznych elementów w obu grach jest niewiele, tak więc wątpię, żeby przysporzyło to komuś wiele trudności. Jedną z największych różnic, jakimi może pochwalić się Baten Kaitos, jest system walki bazujący na kartach. W grze mamy talię kart reprezentujących esencję różnych przedmiotów. Wykorzystujemy je do walki z wrogami i obrony, tworząc kombinacje z tego, co mamy w ręce. Daje to interesujący efekt, gdzie nie możemy ciągle bazować na tych samych atakach, bo nigdy nie mamy pewności, jakie karty z talii będą do użycia w danym momencie. Jest to o tyle fajne, że twórcy wprowadzili trochę zawiłości i kombinowania w doborze odpowiednich kart. Dodatkowo musimy pilnować naszej talii i dobierać karty pasujące najlepiej do naszego stylu. System ten jest odrobinę uproszczony w Baten Kaitos Origins, dzięki czemu walki są mniej chaotyczne i nie ma tylu rzeczy do ogarnięcia, co w podstawowej wersji gry. Są tu zmiany idące w dobrym kierunku i osobiście odrobinę lepiej grało mi się w część drugą. Nie jest jednak tak, że Baten Kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean jest złe. Po prostu potrzeba chwili przyzwyczajenia się do systemu walki i jego rytmu. Karty mają też dodatkowe zastosowanie poza bitwami. W naszych rękach jest kilka pustych kart zdolnych do pochłonięcia esencji różnych przedmiotów z otoczenia.
Wykorzystujemy je do rozwiązywania prostych zagadek i zadań pobocznych. Trochę wody do podlewania kwiatów da nam na przykład dostęp do nowej karty, której użyjemy w innym miejscu. To całkiem zgrabny patent i w grze napotykamy na sporo okazji do skorzystania z kart, by odblokować dodatkowe ścieżki i przedmioty. Remaster Baten Kaitos oferuje nam całą gamę oryginalnych i pomysłowych rozwiązań. Od komunikowania się z postaciami w grze jako stworzenie z innego wymiaru, po cały karciany system ataków. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym ciekawym elemencie z Baten Kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean. Otóż nie ma tutaj typowego zdobywania poziomów jak w innych grach. Zamiast tego zdobywane punkty doświadczenia zbierają się na naszym koncie. Możemy je użyć przy punktach zapisu poprzez przeniesienie się do specjalnej lokacji i modlitwę. Im dłużej czekamy, tym więcej leveli naraz zyskamy i otrzymamy lepsze bonusy do statystyk. Jednak czekanie za długo niesie ze sobą ryzyko, że będziemy zbyt słabi. Jest to bardzo fajny system, w którym sporo do powiedzenia ma nasza odwaga lub po prostu chciwość. Remaster Baten Kaitos zawiera w sobie dwie pozycje, które mają w okolicach 20 lat na karku. Dlatego gracze powinni wymagać pewnych usprawnień. W końcu JRPG-i przeszły sporą ewolucję przez te wszystkie lata. Remaster nie oferuje niczego szokującego, ale pojawia się odrobinę usprawnień wpływających pozytywnie na rozgrywkę. Mamy dostęp do menu pozwalający przyspieszyć walki i poruszanie się w świecie, skrócić animacje, wyświetlane informacje po atakach, czy nawet kompletnie zrezygnować z walk. Bardzo się cieszę z implementacji tych rozwiązań i tego, że można je zmienić praktycznie w dowolnej chwili. Dla mnie to zdecydowanie ulepsza system walki, który z perspektywy dzisiejszych standardów jest troszeczkę powolny i ślamazarny. Samo przyspieszenie akcji do 300% oryginału i mniej ekranów z informacjami o atakach wpływa pozytywnie na tempo rozgrywki. Do tego opcja automatycznych walk pozwala na błyskawiczne ogarnięcie starć z powtarzającymi się przeciwnikami. Fajne jest także to, że możemy zrezygnować ze starć z przypadkowymi oponentami. Niestety Baten Kaitos cierpi na przypadłość strasznie szybko respawnujących się wrogów i ciągłe potyczki mogą męczyć człowieka. Zwłaszcza gdy błąkamy się po świecie lub bawimy w backtracking wymuszony przez grę. Do tego dochodzą dodatkowe opcje New Game Plus dla tych, którzy mają ochotę na wielokrotne przechodzenie gier. Z drugiej strony doszło do czegoś całkiem interesującego. Remaster jest bowiem pozbawiony angielskiego voice actingu. Grać można tylko z japońskimi głosami. Nie jest to jakiś gigantyczny problem, ale to trochę dziwne, że nowa wersja tytułów wycina coś, co było wcześniej dostępne. Oprawa graficzna odświeżonego Baten Kaitos jest całkiem przyzwoita. Wykonano trochę pracy, by zarówno tła, jak i modele postaci wyglądały lepiej niż dwie dekady temu. Jednak nikt nie pomyli ani pierwszej, ani drugiej części ze współczesnymi grami. Fani JRPG z dawnych czasów mogą liczyć na sporą dawkę nostalgii, bowiem gry korzystają z prerenderowanych lokacji, po których poruszają się modele postaci i potworów. Kiedyś był to standard i większość podobnych gier z tego korzystała. Dlatego już chwilę po odpaleniu tego tytułu zakręciła mi się łezka w oku i powróciły wspomnienia z katowania klasyków na PlayStation i PlayStation 2. Technicznie niestety pojawiają się pewne problemy. Najbardziej zauważalna jest niestabilna płynność, która waha się pomiędzy 30 a 60 FPS-ów. Trochę dziwne, że przestarzałe gry, które nie powinny mieć problemu ze śmiganiem na współczesnym zegarku czy lodówce, krztuszą się na Switchu. Niezmiernie cieszę się, że miałem okazję zagrać w remaster Baten Kaitos. Z jednej strony był to powrót do tytułu, który całkiem dobrze wspominam z Nintendo GameCube. Na dodatek miałem okazję w końcu zagrać w prequel, który przez wiele lat był dla mnie nieuchwytny. Obie produkcje nadal mocno się trzymają i sprawią wiele frajdy fanom gatunku i miłośnikom twórczości mistrzów od Monolith Soft. Chyba każda gra spod ich ręki to taka mała uczta z ciekawymi pomysłami i fajnymi rozwiązaniami, które wyróżniają się na tle innych gier roleplaying z kraju kwitnącej wiśni. Nowa edycja serii Baten Kaitos to swego rodzaju interesujący artefakt z dawnych czasów. Twórcy tych gier, czyli studio Monolith Soft, odpowiadają za najlepsze gry JRPG dostępne na Nintendo Switch. Ciekawie jest więc zobaczyć, jak wyglądał ich wcześniejszy dorobek i jakie postępy zrobili przed premierą cyklu Xenoblade Chronicles. Fajnie jest także przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądały i działały japońskie gry roleplaying. Zwłaszcza, że Baten Kaitos jest całkiem niezłym przedstawicielem produkcji tego typu. Ja bawiłem się dobrze i miło było powspominać dawne czasy.
Z drugiej strony trzeba przyznać, że obie produkcje nie wypadają przesadnie mocarnie w rywalizacji z najnowszymi tytułami. Dlatego większość osób powinna potraktować remaster Baten Kaitos jako ciekawostkę do ewentualnego sprawdzenia, jeśli ograło się najlepsze produkcje dostępne na Nintendo Switch. Fani gatunku powinni jednak mieć te tytuły na oku, gdyż warto je odhaczyć na liście ukończonych JRPG-ów. To już wszystko w tym materiale. Jeśli Ci się spodobał, to daj łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia, cześć!